Zdrowia! Chińczycy wykupili Izrael. No to jeszcze nie tak do końca, no ale zaczęli wykupywać Izrael. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wykupywanie Izraela przez Chińczyków, komunistów i wykupienie Żydów z własnym kraju, no to brzmi bardzo nieprawdopodobnie, ale powoli tak się zaczyna. Wygląda na to, że Chińczycy po prostu srają tymi pieniędzmi robionych 30 lat temu na laleczkach sześciopalczastych dla McDonald'sa, no a dzisiaj mają tyle tych pieniędzy, że po prostu opanowywują cały świat, między innymi Izrael. Sytuacja izraelsko-chińska zmienia troszeczkę sytuację amerykańsko-chińską. No jednak ten konflikt polityczny, no i pomoc amerykańska dla Izraela, no to jednak nie może zakładać, że komuniści będą opanowywali Izraela, a powoli opanowywują. No, ostatnio była taka ciekawa sprawa. W 2015 roku Ministerstwo Transportu i Komunikacji Izraelskiej po prostu dało zezwolenie dla firmy w Szanghaju, która ma działać i operować port w Hajfie, zaczynając od 2021 roku. Przez 25 lat właśnie w tym porcie w Hajfie Chińczycy będą operowali port. No, Chińczycy już opanowali parę portów, między innymi w Pireusie w Grecji, w Afryce dosyć sporo i w Azji. Tak, także oni wchodzą, mówią 1-2 miliony pompujemy w to i chcemy operować. No, w Afryce, w którymś tam z krajów, to wciągnęli w długi cały kraj, że przejęli za długi później cały port. Poszli inwestować, później powiedzieli, że zainwestowali wszystko i że wszystko do nich należy. No jest to po prostu bandytyzm w biały dzień. No i Izraelczycy, Żydzi dali się wciągnąć w to i pozwolili i podpisali kontrakt. Cały Izrael nie wiedział o tym w ogóle do lata zeszłego roku, kiedy w 2018 część portu po prostu została przekazana Chińczykom do operowania, do używania, można powiedzieć. No i cały Izrael, wszystkie te środki masowego przekazu dostały szału. Mówią, jak to jest możliwe, żeby Izrael o tym nie wiedział, że Chińczycy opanowywują to przez 3 lata. No i do Izraela pojechał właśnie taki Hudson Institute, organizacja tam z Ameryki. I, no i między innymi pojechał admirał Gary Rafhet. Także on był szefem marynarki wojennej, no i był byłym oficerem oraz pojechał były oficer Pentagonu Douglas Fate. No i oni zaczęli mówić, co się dzieje i co się będzie działo. Przede wszystkim ten admirał Rafhet powiedział, że jeżeli Chińczycy będą w Hajfie, no to szósta flota amerykańska, która stacjonuje też w Hajfie, raczej tam nie będzie mogła być. Będą musiały się te drogi rozejść, przepraszam, z tego względu, że jednak nie mogą amerykańska flota operować w miejscu, gdzie operują komuniści, no bo jeżeli tam oni są, no to Chińczycy będą dokładnie wiedzieli, który statek jest remontowany, który nie jest remontowany, który wpłynął, który nie wypłynął, które są, które nie są. No wszystkie tego rodzaju rzeczy, tam te załogi, które będą schodziły na ląd, no to będą w zasadzie pilnowane i Chińczycy będą z nimi rozmawiali czy podsłuchiwali. Tak samo będą mieli szansę dostępu do jakichś tam liniowych czy bezprzewodowych połączeń komunikacyjnych. No i szum się zrobił, no i między innymi Mossad się za to wziął, no i zaczęły się pojawiać artykuły na ten temat, jak to jest możliwe, no i rząd izraelski powiedział, że
zrobi takie badania. Netanyahu zapytał się, żeby była rada powiedzmy ekonomiczna, żeby się zorientowała, kto i jak może inwestować w Izraelu, no bo wychodziło na to, że jakieś niezależne decyzje są robione na jakimś bardzo poważne finansowo, niezależnie od rządu. No i Trump się w tym czasie w zasadzie wrzucił na wysoki bieg, no i powiedział, że coś trzeba zrobić. Ten doradca Białego Domu John Bolton właśnie rozmawiał z Netanyahu, no i Pompeo, kiedy był w Izraelu, również ostrzegał Izraelczyków, że Chińczycy, jeżeli ten cały ten interes i ta współpraca z Chinami będzie kontynuowana, no to Amerykanie nie będą się dzielili, powiedzmy, tym wywiadem wojskowym, nie będą się dzielili wywiadem terrorystycznym, no bo to będzie trafiało w ręce Chińczyków. Także, że ostatnio też Trump ostrzegał Izrael i Netanyahu, że no relacje mogą się pogorszyć. No, relacje Ameryki amerykańsko-izraelskie, no to od dziesiątek lat są dosyć silne. No i Żydzi jednak amerykańscy, którzy nie popierają za bardzo Izraela, jednak patrzą przychylnym okiem na ten parasol obronny, jaki Ameryka ma nad Izraelem. No i pomimo wszystko, że są te szumy, są te zgrzyty, no to Netanyahu jednak nie bardzo przeciwstawia się temu, żeby Chińczycy nie wchodzili. Oni starają się zrobić jakiś taki balans pomiędzy tym, co kasa przynosi, co można uzyskać ze współpracy z komunistycznymi Chinami, a tym, co Ameryka, powiedzmy, daje militarnie czy finansowo i politycznie tam naokoło, jeżeli oni mają tych wszystkich Arabów. No i starają się tak, powiedzmy, tańczyć na dwa fronty. W Izraelu jest nieprawdopodobne to, że po prostu wpływ, wykupywanie przez Chińczyków tych izraelskich firm jest coraz większe. Tam kompania taka nowa, która oni, w zasadzie to jest firma produkująca przetwory nabiałowe, no została wykupiona przez Chińczyków. Tak samo Chińczycy uzyskali zgodę, czy mają wykonać port w Ashdod. Także to też są następne miliony. Chińczycy wykupują bardzo dużo w sektorze prywatnym, w tym technicznym. No i oni zdobywają dużą część technologii. To, co Ameryka się denerwuje. Netanyahu to dosyć entuzjastycznie się odnosi do chińskich komunistów, no bo bardzo często parę razy już tam pojechał do Beijing. No i tak samo jak wielu Chińczyków przyjeżdżało, powiedzmy, do Izraela. Eksport techniczny tam, czy sprzętu technicznego, to wzrósł półtorakrotnie, no i większość jest w sumie, większość sporo jest połączona z sekretami, można powiedzieć, wojskowymi. Chińczycy to właśnie podchodzą do tego Xi Jinping, no to on ma taką polisę, żeby tak wojskowo, cywilnie w zasadzie złączyć te dwa pola, powiedzmy,
że nie ma tego dzielenia wojskowe od cywilnych. No i on wysysa na całym świecie, Chińczycy wysysają tę wiedzę techniczną i inżynieryjną. No i właśnie oni w ten sposób robią. No tak jak wspominałem, Pireus, Grecy po prostu przez to, że Chińczycy pompują tą kasę, robią sami kasę na tym, że operują ten port, no to tam jakoś te pieniądze, te drachmy też rozpływają się w środek Grecji. No Grecy nie potrafili operować tego portu, dali Chińczykom, no i Chińczycy z jakiegoś powodu robią kasę na tym, tak? Także nie wiadomo dlaczego Grecy nie potrafili, a Chińczycy potrafią, no i też nie wiadomo dlaczego w Hajfie Izraelczycy nie potrafili, a Chińczycy zaczęli potrafić. Także to jest niebezpieczeństwo z tego względu, że jednak ta jedna partia komunistyczna, no to nie jest demokracja, tak? Tam nie ma partii opozycyjnej, tam nie ma jakiegoś wolnego rynku, tam jest po prostu gospodarka kontrolowana, tam jest gospodarka pięcioletnia, tam komitet centralny decyduje wszystko, co ma się stać, co ma się nie stać. W Chinach powiedzmy 10%, tak jak w Ameryce, no to jest 15% ludzi ma 85% kasy, a w Chinach no to chyba 5% ma 95% kasy. Tam jeszcze w tych Chinach, no to jest, to ludzie już nie umierają z głodu, ludzie, spora część w miastach to po prostu inwestuje w nieruchomości, kupuje domy, no bo tam nie ma, można powiedzieć, giełdy, no ale jednak wszystko jest kontrolowane przez komitet centralny, tam ludzie nie są wybierani politycznie, tam ludzie są przedstawiani, kto ma być wybrany. No tam po prostu są listy. No i ludzie, tak jak w komuniście, głosują. No możesz głosować na tego, albo możesz nie głosować. Także to jest dosyć dziwaczne. No i teraz pytanie jest, czy Izrael wybierze Chińczyków i komunistów, czy jednak będzie pilnował się i trzymał przy nodze Ameryki. No jeżeli zmieni to podejście do Ameryki, no to konsekwencje mogą być dosyć ciekawe, no bo jednak Izraelczycy mają tych wszystkich Arabów naokoło, no i nie wiadomo jak im Chińczycy pomogą, no i nie wiadomo jak Ameryka się, powiedzmy, zdenerwuje tym wszystkim. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam do subskrybowania. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek jest, dzyń, powiadomienia, codzienne filmiki. Piszcie pytania, piszcie opinie, piszcie co tam uważacie. Subskrybujcie, lajkujcie, rozsyłajcie po świecie. I do następnego.